masakrycznie zmęczyłem się wchodząc pod tą górkę. Naprawdę zadycha mega. Mega okolica, naprawdę mega okolica. Mega miejsca do zwiedzenia. A tam dwie mega dziewczyny. Dwie mega dziewczyny siedzą i są chyba na sprzedaż, bo pisze for sale. Taka droga, takie góry, mega góry, naprawdę te zakręty tutaj są ogromne, pod ogromną górę, bardzo ciężko wjechać, a przed nami drzewo z bardzo ciekawym owocem. Kurczaki tutaj taka, nogi mi się zapadają, cholera, nie mam butów, strach tu stać w tych chaszczach, bo tu prawdziwa dżungla. Widzieliście kiedyś takie drzewa na oczy? Muszę go dotknąć, mimo wszystko zaryzykuję chyba jakimś pogryzieniem, albo i nie. Widziałem tam pająki jakieś różne, więc bez butów nie zaryzykuję. Chciałem dotknąć to drzewo, to nic, zobaczymy jeszcze tutaj, bo tam kawałek niżej jest ogromne drzewo. Mango. Ogromne drzewo mango. To takie jest podobne trochę do mango, choć nie jestem w 100% pewny, czy to mango. W bardzo ciekawym miejscu jesteśmy. Zaraz pojedziemy do restauracji, która znajduje się tam na samym szczycie góry. Tylko chcę wam jeszcze tutaj pokazać, jak wygląda ta okolica. Bo naprawdę jest megastycznie tutaj. Tutaj przed nami, tu właśnie to drzewo. Ogromne drzewo, identyczne jak na Zanzibarze. Drzewo mango. Ogromne drzewo, ale akurat tutaj o tej porze nie ma owoców. Nie ma mango na tym drzewie, ale to na 100% jest drzewo mango. I jest tutaj też trochę tych drzew. Także... Okej. Piękne drzewo. I tam dalej też właśnie są te drzewa. No i to taka ogólnie... No mega dżungla, mega bujna roślinność, tam jakaś piękna palma, ogólnie bardzo wysokie góry. Kurde, no złe obuwie sobie tylko założyłem, bo strach gdziekolwiek tam wejść, żeby mnie coś nie pogryzło. No i w sumie tyle na chwilę wam, na tą chwilę chciałem wam pokazać, a za chwilę wyjdę z powrotem na górę. Pod tą dużą górę. Wjedziemy tam na restaurację. Pokażę wam jeszcze super restaurację z super widokami. I jeszcze takie mega domki i w ogóle inne mega posiadłości. Także koniecznie zostańcie tutaj teraz na tym kanale. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję, jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował. A na pewno jakieś ciekawe rzeczy tutaj zaraz zobaczycie. Śmieszna sytuacja. Pan tutaj do nas podjechał, bo myślał, że potrzebujemy taksi, bo nie widział naszego zaparkowanego skutera. I ten pan, który tam właśnie zjeżdżał z góry, myśli, kurde, no jadę ich zapytać, może potrzebują pomocy. No widzicie, jaki miły pan. A my tutaj schowany w dżungli skuter mamy. Wsiadamy i jedziemy tam na górę zobaczyć te domki z tym pięknym widokiem na zachody słońca. No i później jeszcze do restauracji i jeszcze w kilka fajnych miejsc. Na Kapuket. Piękna, można powiedzieć, prywatna plaża. Należąca do tutaj tych pięknych willi.
które są umiejscowione na tej górze. No, wygląda to bardzo kozacko. A jeszcze tutaj, po prawej stronie, tam są dopiero niesamowite wille. Tylko niestety są prywatnymi willami. Tam jest ten, tam jest pan, jest brama, zakaz wjazdu. Strażnik stoi, pilnuje wjazdu i nie ma wejścia. Ale tutaj może udałoby się jakoś zjechać do tej plaży? Kurde, co za tereny. Mega tereny. Przepiękne miejsca do mieszkania. Tam jeszcze są te domki, o których przed chwilą mówiłem, do których chcemy podjechać. Zaraz tam podjedziemy na górę. Ale jeszcze zobaczymy, co tutaj można zobaczyć. Sawadikap! What is this place? Nakareil? Oh, in heritage. In Patong. Patong, yes. Sadika. Can we look? Holiday. Where you from? From Poland. Poland. Poland, yes. It's a very nice place. Would you like to booking for New Year? New Year? Yes. Here? Yes. Oh, we don't know yet. How long you stay in Patong? Oh, 3 months. Yeah. House? No, in hotel. We're looking for some condominium. Okay. Here is very nice. Big Buddha. Gdzie widać? Nie widzę. Ja widzę. Tam, no. Kurde. This road to Kamala also below my restaurant. Go to Kamala. Go to Kamala, yes. No, a tutaj Patong. Ale miejsce. Tam jest maka, nie? Mhm. Nice hotel, Naka hotel. Naka. No yes, very nice. No i jednak tak, potwierdziło się, że to prywatna plaża na dole do właśnie tego Naka Hotel, Naka Ville i prywatna plaża. Tutaj, Sylwester będzie organizowany w tej restauracji też. Pani mówi, że zaprasza nas na Sylwestra, a tutaj na plaży będą duże fajerwerki i ogólnie impreza, także... Widoki, klimaty są mega naprawdę. Siedzimy sobie, pijemy sobie kawkę, rozmawiamy z panią. Jest bardzo przyjemnie. Jak tam kawka smakuje? Taki. Ja sobie jesz lód. Ty sobie jesz lód? No ja nie lubię gazowanego. No wcinasz mi się jak ja gadam. Nawet ktoś przyjechał. Fajnie wygląda, nie? Na tle. Żółto-czarny skuter na tle bananowców. I takiej dżungli. Fajnie to wygląda, nie? Bardzo fajnie. Ej, ale widok. Co powiecie na temat tego widoku? Jak? Do wszystkich mówię. Każdy może się wypowiedzieć. W komentarzach i na skuterze też. Wszyscy na skuterze i wszyscy w komentarzach, którzy oglądają ten film, mogą się wypowiedzieć coś na temat tego widoku. Wygląda niesamowicie. Oj, światło, mam się tu coś popsuło. Ja pierdzielę. Trasa pierwsza klasa przez dżunglę. Dobrze, że troszkę... Bardzo fajnie, bo
bo jest cień. Ale i tak ja mam gaz. No, mamy gaski, ale w słońcu i tak jest gorąco. Żeby nie spadła na głowę. Właśnie, żeby nam jakaś małpa na głowę nie spadła, to mamy kaski. Ale to nie do tego służą. Nie do tego służą? Nie. Ale fajna droga, patrzcie jaka. Chyba miała być jakaś plaga czy bora. Co? Tam było takie coś. Trzymaj się, nie, trzymaj się. No. To chyba zejście do plaży. Wow, patrz jaka droga. No, zejście do plaży. Zejście do plaży, no chyba tak. Tam z góry jedziemy sobie. A tu plaża. A tu chyba plaża. No to jest plaża. Jakaś taka kameralna. O Jezu, uwaga na dziury. Jakaś taka... Co to za plaża? Chyba jakaś taka tutejszej... Z kogutami. Tutejszej społeczności. No kogut mi kiedyś na głowę wskoczył, no. Mam nadzieję, że tu mi nie wskoczy. Tak jak mu ogon wskoczył. To on coś tu pomachał. Tutaj to się raczej na plażę, nie? Patrz jak blisko woda. Mała ta plaża. Ciekawe co tam jest dalej. Kurczę, jedziemy dalej, jedziemy, jedziemy, a tu nagle na zakręcie drogi, taki ostry zakręt w dżungli, a tu nagle słonie. Nagle dwa słonie sobie jedzą. Tutaj sobie jeden słonik je, tam sobie drugi słonik je. I ten co robi? Nie jem, macha jedzenie. Chyba jakąś pokazówę tutaj. No. Chyba widzi, że go nagrywamy. Może by miał za dużo, a jest sobie mniej. Ale wie, że tak na. Ale wielkie co? No. Ogromny słoń. Chyba słonia. No. Plantacja bananów. Plantacja bananów. Ale bananów. Czekaj, no przecież trzeba zapłacić za to. Ja nie wiem, czy to się... Poczekaj, zaraz zobaczymy. Nie, zapłacimy. Za całą na pewno. Czekaj, zapłacimy i sobie weźmiesz. Mandaryneczki. Zapłaciłem 6 zł za tyle bananów, co tutaj widać. 2, 4, 6, 8, 10, 12 bananów. 12 bananów. Jeszcze te. No, 6 zł. 6 zł za 12 bananów. No to ile to wychodzi? No tyle ile wychodzi. 6 zł, 12 bananów. 50 groszy za banana. Ja pierdzielę. Więc wszystko tylko zależy. Wszystko tylko zależy od tego. Joki pies, ale się boi. Nie bój się psinko. Ale się wystraszyła psinka, no. Wszystko zależy od tego, gdzie się kupuje. Kokonatki. Patrz, tu jest już. Patrzcie ile tu jeszcze jest zielonych. Jak tam? Pyszne? No, przepyszne. Przepyszne? To kto mi da spróbować przepysznego banana? Dajcie spróbować takiego przepysznego banana. Dajcie całego. Jezu, dajcie banana. Kolejny widok wart nagrania. Wart nagrania. I dźwięk. Niech nam ktoś w końcu powie, co to tak piszczy. Czy to są jakieś cykady? Czy to auto. Coś jeszcze innego jedzie? To nie jest daleko, jeszcze jest. Tak coś piszczy i piszczy i piszczy i piszczy i piszczy. Ale tu są wille, ale tu są widoki, ale tu jest kozacko. Wow. Ale zachód. Honda, jak to było? Szybsza niż wygląda? Honda szybsza niż wygląda. No. No, jeżdżą czasami fajne auta. Fajne Mercedesy, fajne BMW-ki.
Nie powiem. Fajne Hondy, fajne Toyoty. Ej, ale te ptaki tutaj wariują, co? No. Drom się. Przed chwilą był przepiękny zachód słońca. Naprawdę mega. Skuter. I tutaj fajne. O, może wam jeszcze zdążyć pokazać. Tutaj fajne. Ktoś ma mieszkania. Takie o. Z basenem.